Amen. Pomódlmy się w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Usiądźcie. Moi drodzy, słuchajcie, dzisiejszym tematem naszej katechezy jest uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Proszę, piszemy temat. Z Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Słucham. Co to jest Trójca Święta? A tu wyjaśnię wam. Stajemy. Kamil, idź i głoś Chrystusa. Tak jak Paweł, który próbował przelać wodę z tego jeziora do zamku i nie udało mu się to, tak my nie zgłębimy tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łukaszu, buduj swoje życie na Chrystusie, który jest Chrystusem.